Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a stali oglądający już wiedzą, że będzie to odcinek w pewien sposób wyjątkowy, ponieważ jak widać już na pierwszy rzut oka wracamy do czasów niegdyśniejszych, nagrywam z domu. Nie ukrywam, próbowałem wczoraj nagrać ten odcinek w pracy, byłem bardzo wytrwały, nie przeszkadzała mi jeżdżąca winda, nie przeszkadzali mi wchodzący kurierzy, ale w końcu, kiedy mniej więcej w dwóch trzecich odcinka, już po degustacji drugiego Blantonsa, który będzie przedmiotem dzisiejszego odcinka, wjechała inspekcja windy, musiałem się poddać, oddać inspekcji, pomyślałem sobie, dobra, nie tylko nagram odcinek vlogowy, ale nagram jeszcze odcinek w domu, tak jak kiedyś, a wszystko dlatego, moi drodzy, że Krzysztof jakiś czas temu napisał w komentarzu, a Krzysztof jest jednym z najbardziej zaangażowanych oglądających i także jednym z najbardziej zaangażowanych członków Kliki Dzika, napisał w komentarzu, że byłoby bardzo miło, gdyby oglądający mój kanał, którzy oglądają go już od dawien dawna, mogliby zobaczyć taki odcinek ze starych czasów, gdzie nagrywam z domu i gdzie gadam, co mi ślina na język przyniesie. Pomyślałem sobie, dobry pomysł, zróbmy to, więc oto jestem i nie tylko nagrywam w domu, co jeszcze mam dzisiaj dla was dużo opowieści niezwiązanych, dziwnej treści. Tak to już jest. No ale dobra, moi drodzy, zacznijmy od początku, aby myśli się nam tutaj niepotrzebnie nie spiętrzały. Przede wszystkim to, że odcinek ma taką formułę, to jest jedno. Ale druga sprawa jest taka, że w zakładce społeczność na moim kanale, gdzie ostatnimi czasy na YouTubku udzielam się dość obficie, także jeśli macie ochotę, zaglądajcie do zakładki społeczność, bo nasza społeczność przekroczyła właśnie 120 tysięcy subskrybentów. Nie ma żartów. W zakładce tej zapytałem was, jakie alkohole powinniśmy jeszcze sobie omówić. I wiadomo, że na tym kanale, który ma już swoją historię i swoją intensywność publikacji, większość tych whisky bęgerowych, które znają wszyscy, jest już omówiona, nie ma się co oszukiwać. I ja wiem, że zostało jeszcze kilka takich mocniejszych strzałów do tego, abyśmy mogli się z nimi zmierzyć. Oczywiście wszyscy czekają na Taliskera, wszyscy czekają na Macallana, wszyscy czekają na Dalmora i te whisky na pewno się pojawią, ale zróbmy tak, moi drodzy, timing w życiu też jest ważny i pozwólcie, że wybiorę taki timing, który jest dobry, taki timing, który się klei, taki timing, który pozwala na tych odcinkach skapitalizować najbardziej, tak aby one były najbardziej interesujące. No ale dobrze, moi drodzy, dobrze. Jedną z whisky, o które poprosiliście w tych komentarzach, zresztą wielokrotnie, był Blantons, czyli bardzo popularny bourbon, którego nie należy mylić z Ballantinesem. No ale to chyba nikt tutaj już nie myli z bardziej zaangażowanych graczy. No i tak właśnie było, moi drodzy, więc pomyślałem sobie, dobra, niech będzie, czas na Blantonsa, nagram o Blantonsie i dzisiaj specjalnie dla was oto jestem. Życie też przed chwilą zagrało na mnie całkiem takiego, nie wiem, zabawnego, przewrotnego psikusa, pokazując mi od samego początku, że Pantarej, wszystko płynie i nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Chciałem bardzo, aby mój tutaj setting vlogowy był taki sam jak zawsze, więc no tutaj ustawiłem ostrość wraz z Olgą. Ola tutaj później gdzieś wyszła z małą Anią. Następnie włączyliśmy lampę, która okazała się, ta lampa, która zawsze mnie doświetlała z boku, okazało się, że chyba upadła w międzyczasie. A może to było pierwsze skuteczne obalenie czegoś przez moją córeczkę. No i lampa już nie działa, więc tak samo doświetlić jak kiedyś nie mogę. Ale moi drodzy, wszystko płynie, więc chciałem włączyć też ten sam mikrofon, którego zawsze używałem, mikrofon kierunkowy Rode. Ale okazało się, że mikrofon ten po prostu ma rozładowaną baterię, więc muszę po raz pierwszy tutaj nagrywając w domu użyć tego mikrofonu krawatowego, co no jestem do niego przyzwyczajony, bo używałem go w wielu ostatnich odcinkach, ale w domu jeszcze nigdy, więc co tutaj można z tego wyczytać? Nie da się zrobić dwa razy tak samo, moi drodzy. Życie niesie ze sobą jakiś taki przepływ energii, do którego trzeba się dopasować i trzeba akceptować zmiany. I to akceptowanie zmian w życiu jest jedną z fundamentalnych umiejętności, bez której nie można się rozwijać. No ale cóż, moi drodzy, Miller ten sam, tylko nieco starszy, z domu i ze biurka tego samego, o whisky tak samo dobrych, nagrywa do was przez mikrofon. Nieco inny, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. No dobra, moi drodzy, w ogóle to muszę wam powiedzieć, że śmiejemy się z Olgą, że cierpimy w tej chwili na chorobę, którą nazwalibyśmy chorobą domską, ponieważ wróciliśmy dosłownie dwa dni temu z rejsu po Zatoce Gdańskiej. Żeglowaliśmy sobie z Gdańska do Sopotu, później na Hel i później do Gdyni, gdzie zdaliśmy naszą jednostkę.
Więc no tutaj można powiedzieć, że przeżyliśmy kilka wspaniałych momentów. Bardzo się z tego cieszę. Żeglowaliśmy z naszymi znajomymi, którzy to rejsik zorganizowali, więc było naprawdę niezwykle. A my z Olgą się trochę obawialiśmy przed tym rejsem, ponieważ o ile dla Olgi, dla mnie w żadnym wypadku nie był to pierwszy rejs, zresztą też oglądaliście go dość szczegółowo w zakładce Społeczność, zdjęcia bardzo dobrze posmarowane HDR-em. Ja wiem, że HDR nie wszystkim się podoba, znaczy może tak powiem, może tak, HDR nie podoba się niewielu, którzy interesują się fotografią, ale jednak podoba się lwiej części, wyraźnie zwiększając liczbę zaangażowanych tutaj osób w moje publikacje, po prostu mówiąc krótko i tak może ja wiem, że niektórym to się nie spodoba, ale trudno, tak jest, nie zmienicie tego, zdjęcia z HDR-em po prostu mają więcej lajków i większe zasięgi, tak to wygląda. No ale dobra, nieważne moi drodzy, więc no tutaj dla nas to był taki rejs bardzo niezwykły, ponieważ po raz pierwszy na pokład jachtu, może nie wkroczyła, ale wniesiona została moja 11-miesięczna córeczka Ania. No i jesteśmy tutaj bardzo dumnymi rodzicami, ponieważ Ania poradziła sobie na jachcie doskonale, nie przejawiając żadnych jakichś takich, powiedziałbym, oznak niezadowolenia, zniecierpliwienia, jakiegoś tutaj, nie wiem czego, jakiejkolwiek innej traumy. Bujanie jachtu przez fale morskie ukołysało ją do snu, więc dużo sobie pospała na pokładzie. Podobały jej się wszelkiego rodzaju elementy tutaj olinowania, także z przyjemnością ciągnęła za wszelkiego rodzaju linki i sznurki i z uśmiechem przepłynęła z nami te kilka dni. Także wielka radość, cieszymy się bardzo, bo to jest taki znak, że uda nam się żeglarstwo utrzymać w naszym stylu życia i że będzie ono możliwe właśnie z naszą małą córeczką Anią. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego tytułu i z optymizmem wyczekujemy następnych, chciałem powiedzieć najbliższych, nie wiem czy będą najbliższe, bo już koniec sezonu powoli, ale następnych rejsów. No dobra, moi drodzy, tutaj takie gadki, szmatki, jeszcze zaraz wam powiem coś więcej, ale na razie może byśmy mogli przystąpić do bardzo ważnego elementu każdego odcinka, jakim oczywiście jest kalibracja. Dzisiaj będziemy pić Blantonsa i nie wszyscy ludzie wiedzą, że Blantons to nie jest destylarnia, tylko to jest marka whisky produkowana przez destylarnię. Jeśli ktoś choć trochę interesuje się tą whisky, to wie, że destylarnią produkującą bourbon Blantons jest destylarnia Buffalo Trace. Nawet to zrobiłem, jak miał jakiś układ, nie? Takie ręce tu, bo stuknięcie, wszystko działa. To jest destylarnia Buffalo Trace. Ja Buffalo Trace'a tutaj oczywiście zadbałem, żeby był. Moi drodzy, jest to znowu taka przewrotność, jakaś ironia życia, bo jak wiecie, no tu wielomiesięczny program prowadzę redukcji butelek. Cały czas te butelki tutaj stoją w dużej liczbie, o co tutaj na razie dostałem jakiś tam, powiedzmy, okres karencji na usunięcie, bo stosujemy je jako blokady dostępu dla Ani. Natomiast no, Olga już tutaj niedługo będzie chciała mi eksmitować te wszystkie flaszki, co je przygotowałem do chyba 50 następnych odcinków, więc ten flow butelek z pracy do domu, który nastąpił przy tych wszystkich butelkach, znowu mojej żony nie zadowolił za bardzo, no ale trudno, moi drodzy, takie jest życie dzika. Czasem z obecnością alkoholu żony i małżonki muszą się pogodzić. To nie miało sensu, bo żona może być tylko jedna, twoja. Ale to już też dawno ustaliliśmy. Także żona i małżonki muszą się pogodzić. Dobrze, moi drodzy, no to tak, polejmy sobie tego Buffalo Trace'a. Buffalo Trace, swoją drogą, to również jest ciekawy bourbonczyk, także być może, jeśli mielibyście ochotę, możemy też nagrać o nim osobny odcinek. Jeśli taką ochotę macie, koniecznie, oczywiście, napiszcie mi o tym w komentarzach, ale zanim te komentarze napiszecie, pamiętajcie, że pod wideo można subskrybować mój kanał, wciskając także dzwoneczek po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Moi drodzy, musicie przyznać, że ostatnimi czasy odcinki te pojawiają się regularnie, podchodzę do sprawy rzetelnie i mam nadzieję, że dostrzegacie także to, że pracuję nad formułą odcinków w taki sposób, aby te były coraz bardziej profesjonalne. Chciałem także powiedzieć wam, że no pojawiła się, siłą rzeczy pojawiły się takie dwie frakcje odcinkowe, w zasadzie trzy, tak? To jedna może być odcinki o alkoholach, druga odcinki lifestyle'owe, trzecia odcinki gawędziarskie, czyli takie, gdzie degustuję i po prostu opowiadam. No i
Nie wiem, już sam się zgubiłem, ile z tych frakcji. No i ta najnowsza, którą stosuję dosyć często ostatnio, czyli odcinki, my na nim mówimy nagrywane na setki. Setka to jest krótka wypowiedź do kamery. Wy doskonale wiecie, że ja mam takie jakieś predyspozycje osobowościowe do tego, żeby nagrać setkę tak długą, jaka tylko mi się podoba, więc nie muszę nagrywać takich odcinków 30 sekund ciach, 30 sekund ciach, pół zdania ciach, tego nie muszę robić. Natomiast mój rekord świata to jest chyba ponad 3-godzinny live, który obejrzało ponad 10 tysięcy osób na moim kanale, co jest wynikiem wielce szokującym według mnie, zaskakującym, że komuś chciało się aż tyle czasu ze mną spędzić, ale jest także wynikiem, który budzi oczywiście mój entuzjazm i wdzięczność, więc serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście członkami tej społeczności i członkami tak zaangażowanymi, że chcecie ten czas ze mną spędzać i o tych wszystkich sprawach związanych ze stylem życia współczesnego mężczyzny rozmawiać. No ale wracając do odcinków na setki, moi drodzy, nie mam nawet już tutaj pojęcia, pewnie z 10 minut albo nie wiadomo ile już rozmawiamy sobie. Nawet jeszcze nie zaczęliśmy degustować i to oczywiście ma swój urok i to jest taka rzecz, można powiedzieć, na której Miller wypłynął, tak? Czyli kanał mój zyskał chyba sobie takie jakieś tutaj sympatie odbiorców właśnie przez te gawędziarskie, długie opowieści. Ja również nie chciałbym z nich zrezygnować. Natomiast no nie da się ukryć, że takie odcinki jak 10 whisky, które musisz wypić, żeby wiedzieć, jakie whisky wypiłeś oraz co trzeba zrobić, żeby znać się na whisky i jakie kolory mają etykiety Johnnego Walkera i tak dalej, i tak dalej. No te odcinki po prostu oglądają się lepiej, kiedy są odcinkami na setki, kiedy mają, można powiedzieć, taki współczynnik wyłącznie mięso, gdzie jest mówione tylko to, co ma być mówione, bo nie ma co się oszukiwać. Czasy są takie, że wszyscy chcą na szybko, więc na YouTubku te odcinki, co mają 6 minut, 9 minut, gonią się znacznie lepiej niż te odcinki, co mają tych minut 59 i tak dalej. Ale dobrze, moi drodzy, dobra, skalibruję się najpierw, a potem Wam powiem, co w ogóle mam w planach w najbliższym czasie. Moi drodzy, przyniosłem też dzisiaj White Doga. Powiem Wam zaraz dlaczego. White Dog ma 62,5%. I oczywiście mógłbym użyć go do kalibracji, gdybym tylko chciał, ale nie muszę już niczego udowadniać, ponieważ w całkiem nieodległym odcinku o clickbaitowym tytule Ekspert ocenia Ekspert ocenia 60% bimber. W całkiem nieodległym odcinku, w którym degustowałem sławne kopnięcie łosia, czyli bimber biebrzański, właśnie prowadziłem kalibrację White Dogiem 62,5 na czysto. Wszyscy wiedzą, że to udźwignąłem, więc po co to powtarzać, moi drodzy? Przecież to wcale nie jest tak, że musimy poddawać się nieustannym próbom. Wystarczy, że wiemy, jakie są możliwości, a potem skupiamy się na przyjemności. Taką samą zresztą mam strategię w żeglarstwie. Wcale nie muszę łupać z całej siły na jakimś rozgwizdanym morzu w turboprzechyłach i kadłubie łupiącym o podłoże. O jakie podłoże? O fale. Natomiast zdecydowanie wolę przyjaciół Adriatyk, bojkę i skakanie na główkę do wody. No dobra, zostawmy to już, nieważne. Zajmijmy się tutaj naszymi sprawami. Moi drodzy, niech ta moja śluzówka, ten alkohol tutaj wydzierży, że tak powiem, wytrzyma, trochę się nim wysyci. A ja muszę Wam powiedzieć, że kiedy Wy oglądacie ten odcinek, to ja prawdopodobnie, trzymam kciuki, żeby tak było, prawdopodobnie przebywam poza krajem. A przebywam poza krajem dlatego, że Olga i ja postanowiliśmy, że jeszcze w tym roku, już po zaczerpnięciu wakacji ciepłych, bo byliśmy w Chorwacji, jak wiecie zresztą, chcemy też zaczerpnąć wakacji zapierających dech w piersiach, ale nie ciepłych, bo tam, gdzie jedziemy, będzie stopni między 11 a 14, choć jeszcze sierpień. I moi drodzy, jak łatwo się domyślić, jedziemy do Szkocji. Jest to oczywiście wyjazd, który napawa mnie pewnymi obawami, nawet bym powiedział lekutkim stresem. Ja z tym stresem jako przedsiębiorca zmagam się codziennie, więc do jakiegoś tam poziomu niewiadomych przede mną jestem przyzwyczajony, no ale tutaj akurat Ania doskonale poradziła sobie na jachcie, więc jacht ma za sobą. Jechaliśmy też pociągiem, SKM-ką, później z Gdani do z Gdyni do Gdańska, przepraszam tutaj za tę dziwną grę półsłówek.
I co? No Ania była zachwycona pociągiem. W samochodzie radzi sobie doskonale, bo już byliśmy w Chorwacji. I teraz lecimy do Szkocji. No i oczywiście wyzwaniem jest tutaj samolot. Zobaczymy, jak to będzie z tym samolotem. Ale również chciałbym do tej Szkocji dotrzeć. Chciałbym na ten samolot wsiąść, nie zostać zawrócony przez COVID-a albo coś takiego. Także trochę tych obaw rozmaitych mam. Więc mam nadzieję, że tutaj w żadnym wypadku nie zapeszając, że ten odcinek zostanie wyemitowany, kiedy ja będę gdzieś tam w dalekiej północy. Zresztą mamy wyjątkowo ambitny, urokliwy, ciekawy plan na wyjazd, ponieważ postanowiliśmy trochę z uwagi na COVID, a trochę z uwagi właśnie na to pragnienie zaznania szkockiego piękna pojechać na samą północ. Także lądujemy w Edynburgu, od razu Inverness i za chwilę już będziemy w Tyrso. I za chwilę będziemy już w Ullapool i jedziemy na wyspę Harris i Lewis, gdzie mam nadzieję obejrzę, jak powstaje prawdziwy Harris Tweed. Także to są takie obszary, do których już niewiele turystów się zapuszcza. No i zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy. Jedną z takich nowych rzeczy, które też się pojawiają w moim życiu w związku z tym wyjazdem, jest to, że przedwczoraj w nocy na mocy testu online, który zaliczyłem z wynikiem pozytywnym, po uiszczeniu opłaty zawrotnych 9 funtów, na okres bodajże jednego roku otrzymałem licencję pilota drona. Więc mam nadzieję, że w Szkocji, to mogę już zapowiedzieć, że będą jakieś vlogi ze Szkocji na pewno, zobaczymy jak to będzie, bo to będą pierwsze moje baby vlogi, czyli Olga, Ania i ja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, mam no, cudownego kuzyna. Naprawdę, mój kuzyn Marcinek to jest ktoś niezwykły, ponieważ pożyczył mi drona. Więc zobaczymy, jak to będzie. Albo tak się zajaram, że wrócę i kupię drona, albo tak się zajaram, że wrócę i będę musiał mu odkupić drona, bo mój, znaczy ten jego konkretnie będzie już po jakimś grubszym tam zderzeniu ze skałą albo czymś. No zobaczymy, jak to będzie. Oby tak nie było oczywiście. Natomiast nie ma co się oszukiwać. Podczas kręcenia szkockiego sezonu w zeszłym roku te widoki z drona były tak niesamowite. Isla była tak urzekająca. Glencoe Highland były tak po prostu powalające widokami, że pomyślałem sobie, że no bardzo, ale to bardzo chciałbym również takich widoków sobie i wam dostarczyć. Także tak to wygląda i po prostu właśnie z takim oto dronem będę się po tej Szkocji poruszał. Dokupiłem już mu dodatkową baterię. Uzyskałem ID operatora, które będę musiał nakleić na drona. Także tak to jest, moi drodzy. I zobaczymy, czy coś z tego fajnego wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że wszystko powiedzie się doskonale. No dobrze, moi drodzy, to słuchajcie, jest tak. Ponieważ aparat, którym kręcę, jest w stanie uciągnąć maksymalnie 30-minutowe ujęcie, ja bym powiedział tak, chyba już gawędziarstwa wystarczy, prawda? Teraz ktoś w komentarzach napisze, że w tej minucie kończy i padnie niecenzuralne słowo i że niby teraz się zaczyna sens odcinka, ale ja ten odcinek nie nagrywam dla tego Janusza, co tak napisze, tylko nagrywam go dla wszystkich osób, które starą, oldschoolową formułę odcinków na moim blogu sobie cenią i tych wszystkich historii, opowieści, dziwnej treści niezwiązanych z tematem odcinka wysłuchali z zainteresowaniem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Więc ciachnę teraz to ujęcie po to, żeby mi się nie wyłączył aparat, kiedy już będziemy przy samej degustacji i zaczynamy rozmawiać już wyłącznie o Blantonsie. Jest w tej chwili godzina 9:33, więc jest już to w ogóle klasyka klasyki, bo kontakt mojej śluzówki z alkoholem jest znacznie przed 12:00. Jest w ogóle o 12:00 mam kola z kimś ze Szkocji. Będziemy rozmawiać o jakichś tam sprawach biznesowych związanych z Miller Spirits, także oczywiście muszę być w formie. Ta degustacja, mam tutaj nadzieję, mnie nie zachwieje, ale klasyką jest to, że zostałem w domu, aby nagrać i moi drodzy, dopiero idę do pracy. Także no, jest to taka sytuacja, jaka jest, ale robimy to wszystko dla edukacji, dla wiedzy i dla nauki. No dobrze, moi drodzy, zajmijmy się zatem Blantonsem. Blantons to jest bourbon bardzo lubiany przez konsumentów, a wszystko dlatego, że jest on pozycją niezwykle charakterystyczną i łatwą do rozpoznania, co zawdzięcza
tej oto niezwykłej butelce, którą spokojnie można by nazwać karafką, która ma piękną etykietę, wspaniały koreczek. Także tak to wygląda. Blantons, tak jak powiedziałem, już jest marką Bourbona, a nie jest flagowym produktem destylarni. I ta historia związana z tym jego upozycjonowaniem, zarówno pod względem biznesowym, jak i struktury własności, jest dość niezwykła. A wszystko dlatego, że Blantons produkowany jest faktycznie w destylarni Buffalo Trace i destylarnia ta należy do firmy Sazerac. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Blantons do tej firmy nie należy, ponieważ Blantons należy do firmy Age International i jest to bourbon produkowany na licencji tej firmy przez destylarnię Buffalo Trace. Jak widzicie, sprawa jest dosyć zagmatwana, a jej korzenie pochodzą z lat 80., kiedy to rynek whisky amerykańskiej, nie tylko zresztą, była to taka, można powiedzieć, dekada, bo nawet dwie dekady wódki. Ja osobiście bardzo bym chciał, żeby te dekady wódki trwały, bo jak wiadomo, jestem producentem wódki. Natomiast no był to taki czas, w którym wódka była bardziej ceniona niż whisky, przez co whisky miała pewne problemy natury właśnie takiej popytowej. Tak? Czyli było wyprodukowane bardzo dużo whisky, leżakowało, ciężko było sprzedać. No i wtedy różne marki, destylarnie bardzo szybko zmieniały ręce i tak się złożyło, że Blantons jest produkowany przez destylarnię Buffalo Trace, choć należy do zupełnie innej firmy. No dobrze, moi drodzy. Jest właśnie środek kryzysu, jest rok dla mnie wyjątkowy, bo to rok, w którym się urodziłem, czyli 1984 i w tymże roku powstaje nagle ni stąd, ni zowąd, jak Filip z Konopi, marka wyskakuje Blantons, która jest pierwszym, można powiedzieć, takim mainstreamowym, pierwszym w nowożytnej historii Bourbona, bo nie mówimy tutaj o jakimś nalewaniu tam butelek prosto z beczki w jakimś tam salonie albo gdzieś dla kowbojów. Pierwszym Bourbonem single barrel. Dzisiaj oczywiście single barrel kojarzy się głównie z Jackiem Danielsem, choć większość Bourbonów ma edycję single barrel, no to wiadomo, że Jack Daniels przez swój globalny zasięg, Jack Daniels oczywiście nie jest Bourbonem, tylko Tennessee Whiskey, a przynajmniej bardzo nie chce być tym Bourbonem. Natomiast no jest to oczywiście najsławniejsza butelka z napisem single barrel. Wy już też znacie po tak wielu odcinkach, po odcinkach ze Szkocji, po odcinkach w zakładzie bednarskim Spacehead Cooperage, znacie różnicę pomiędzy single barrel i single cask. Wiecie, że barrel to jest zupełnie inna beczka niż cask, choć składa się z tych samych klepek, to ma inną objętość. Wszystko to można zgłębić u mnie na kanale, więc ponownie zachęcam Was do jego subskrypcji. Natomiast w tym 84 roku pojawienie się Blantonsa, który był butelkowany jako single barrel i był jeszcze całkiem kosztownym bourbonem, no było wielkim zaskoczeniem na rynku i nie wróżono mu wcale wielkich sukcesów, a jednak widzicie, 36 lat później, łatwo mi policzyć, bo to mój wiek, jesteśmy tu dalej, a Blantons jest bardzo, ale to bardzo popularnym bourbonem. No i tak właśnie to wyglądało, moi drodzy. I cóż, no oczywiście dla osób początkujących nazwy Blantons i Ballantines brzmią trochę podobnie, zwłaszcza, że ta pierwsza literka B jest taka trochę kaligraficzna, więc może się kojarzyć. Natomiast oczywiście whisky nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego i w żadnym wypadku nie mają w jakiś tam sposób sugerować żadnej zbieżności. Jak niektóre pozycje marek własnych na półkach marketowych, które z 5 metrów można pomylić z produktami markowymi. No ale dobrze, więc tak to właśnie wyglądało. Jest to bourbon, który ma no tutaj kilka dekad historii. W Polsce, zdaje się, są takie przepisy, że produkt musi mieć przynajmniej 25 lat, aby mógł być uznawany za tradycyjny. No to ten już mając 36 może być spokojnie uznawany za tradycyjny. Produkowany jest we Frankfurcie, w Kentucky, także oczywiście bourbon nie musi być produkowany w Kentucky, ale wiele bourbonów jest tam produkowanych, wiele największych marek. Ja również też, nie wiem, czy tak można powiedzieć, miałem przyjemność odwiedzać niegdyś destylarnię Buffalo Trace i również byłem w linii, czy miałem okazję obejrzeć linię rozlewową bourbona Blantons, także mogę powiedzieć, że jestem z nim zaprzyjaźniony z pierwszej ręki, ale w ogóle mogę jeszcze tak powiedzieć, że Blantons poza Jackiem Danielsem, Gentlemanem, chyba to był taki pierwszy jakiś tam amerykański trunek, który kupiłem nieco bardziej wyszukany, już świadomie interesując się procesem produkcji i tak dalej, ale kiedyś odwiedziła mnie tutaj w Polsce w 2007 roku koleżanka ze Stanów i właśnie tam wśród rozmaitych zakupów, jakie sobie tam powymyślałem, których ona w moim imieniu dokonała, były tam, pamiętam, między innymi czerwono-białe Nike Air Max i były tam zielone Nike Air Force w kolorze camo,
czyli kamuflaż, mówiąc krótko, nie noszę tych butów już, bo się trochę zestarzałem, może nie wiem. Natomiast była tam też butelka Blantonsa z 2007 roku. Już jej nie ma, jest wypita, ale to taka też dla mnie jakaś tam sentymentalna historia. Nie ma co gadać, moi drodzy, kiedy zobaczyłem tę butelkę, nogi mi się ugięły, bo mówię, karafka i koń biegnie i ręcznie wypisana etykieta Kosmos. I to wtedy właśnie tak pokochałem ręcznie wypisane etykiety i dlatego one też są na wódce Miller Spirits. A by the way, rozlew wódki Miller Spirits już we wrześniu. Także bądźcie czujni, jeśli jesteście zainteresowani. Tak to jest, że ten ostatni rozlew rozszedł się bardzo szybko. Później cały czas szukałem odpowiedniego spirytusu i ten przestój, który mieliśmy, był duży. Ciśnienie na wódkę jest spore. Bardzo dużo osób pyta codziennie. Przynajmniej kilkanaście osób odbija się od drzwi sklepu Miller Spirits. Może nie od drzwi, tylko bardziej od obsługi, która informuje, że niestety w tej chwili wódka jest niedostępna. Także jeśli chcecie ją mieć, to musicie działać szybko i zdecydowanie. Ale dobrze, moi drodzy. Jesteśmy tutaj z Blantonsem i porozmawiamy sobie, skąd on się w ogóle wziął, bo ta nazwa oczywiście nie jest przypadkowa. W tym 1984 roku Blantonsa stworzył, czy pomysł na niego zainicjował MRT Lee, który był jednym z włodarzy destylarni, który został w tej destylarni zatrudniony w 1949 roku, a zatrudnił go nie kto inny niż Albert Bacon Blanton. I to właśnie Albert Bacon Blanton jest tutaj takim, można powiedzieć, patronem historycznym, nie pomysłodawcą, tylko patronem historycznym tego bourbona Blantons. Wszystko wyglądało w następujący sposób. Po prohibicji okazało się, że no nic dziwnego, zapotrzebowanie na alkohol jest wręcz gigantyczne, przez co no tutaj zaczęto zastanawiać się, jak można by ten alkohol, jak można by ten whisky szybciej, lepiej, bardziej produkować. No i cóż, i okazało się, że jednym z takich koncepcji jest wybudowanie magazynu, który będzie pokryty blachą, a nie będzie magazynem drewnianym czy murowanym. Blacha jest takim katalizatorem leżakowania, ponieważ nagrzewa się bardzo szybko, sprawiając, że temperatura w magazynie mocno wzrasta, przez co drewno w beczkach podlega temperaturowej rozszerzalności ciał stałych i whisky wnika mocniej do tego drewna. Zresztą w tym, że magazynie Haas, z którego pochodzą wszystkie butelki Blantonsa, które oczywiście stoi do dziś, jest taka też sytuacja, że jest tam centralne ogrzewanie. To wielu producentów bourbona to stosuje. I to leżakowanie, tak jak w Szkocji, odbywa się, można powiedzieć, wyłącznie siłami natury. No to w Stanach jest trochę tam na sterydach lekkich właśnie ogrzewanko, klima może być, czy właśnie na przykład magazyn z blachy, który nieco mocniej leżakuje. No i tak to właśnie jest. Więc Albert Bacon Blanton po prohibicji zbudował taki magazyn, no i słynął z tego, że w magazynie tym przetrzymywał whisky, które również te whisky, które mu smakują, miał taki swój obszar reserve, albo w koniaku nazwano by to paradis. Przypomnę wam tylko odcinek o Armagnacu, nieco mniej znanym trunku, który kręciliśmy w Gasconii, gdzie bracia Les Gorges, czyli właściciele destylarni Chateau de Labatt, udzielili mi bardzo interesującego wywiadu właśnie w Paradis, czyli w tym miejscu, gdzie leżakują absolutnie najstarsze destylaty, więc jeśli tylko macie ochotę, wystarczy wpisać Laubade, czyli Labatt, albo Laubade Miller i pojawią się wszystkie odcinki, które o tym Armagnacu traktują, nakręcone we Francji, całkiem interesujący temat, Gasconia, przepiękny obszar, także zachęcam was do obejrzenia. No ale wracając tutaj do Mr. Blantona, no to on właśnie wyprawiając przyjęcia, chciałbym być na takim przyjęciu swoją drogą, częstował gości właśnie whisky z magazynu H, taką swoją ulubioną czy prywatnie wyselekcjonowaną, co oczywiście przeszło do historii i stało się podwaliną, czy tutaj jakimś tam historycznym zaczątkiem marki Blantons. No dobrze, moi drodzy, napijmy się może tego Blantonsa. Mam tutaj trzy wersje Blantonsa. To jest Blantons, on się nazywa Special Reserve. Mam Blantons The Original Single Barrel i mam Blantons Gold Edition. I ten Special Reserve to jest, można powiedzieć, taka trochę wersja demo, bo on jest mocno przykastrowany do 40%. No ale zobaczymy, jak on tutaj wypadnie nam. Zaraz wam powiem coś jeszcze. O samych butelkach Blantonsa, natomiast zobaczmy, jak ten Special Reserve tutaj wypadnie. No więc tak, jest słodycz. Wcale nie taki lotny, ale też tu już jest, no nie jest aż tak mało w tej butelce, ale jest już troszeczkę zmęczona zresztą. Na tej butelce mogę sprawdzić, ile ona ma lat, bo
jest przecież opisane. To jest rok 2017, czyli butelkę zalana 3 lata temu. No nie pamiętam, kiedy otworzona. Pewnie na jakąś degustację whisky amerykańskich w Miller Spirits. Natomiast bourbon ten nie ma jakiejś wybitnej lotności. Aromat jest przyjemny, deserowy, ale powiedziałbym, no, nie wyróżniający się. Słodycz, drewienko, drzazgi, trochę pieprzności, czekolada. Trochę takiej miłej, gorzkiej czekolady deserowej. Przyjemny bourbon, miły w wypiciu. Nie jest to żaden kosmos smakowy, ale jest ładnie zbalansowany, ładnie kładzie się na języku, trzyma się na tym języku. Oceniam go pozytywnie. Prawdopodobnie trochę, o, potem jeszcze trochę takie słodszej czekolady się pojawia. Prawdopodobnie tutaj no jest to też taka pozycja, w której no oczywiście trzeba dopłacić za kreację butelki, to nie ma wątpliwości. Natomiast wypada, no powiedziałbym, pozytywnie, choć nie ukrywam, czekam na te wersje mocniejsze, bo The Original Single Barrel, czy ta edycja najbardziej podstawowa, to jest edycja, która ma 93 proof, czyli 93 amerykańskie proof, co przekłada się na, trzeba podzielić przez 2, czyli przekłada się to, zdaje się, na 46,5, co też gdzieś powinno być napisane na butelce, zaraz to znajdę, myślę. Niemożliwe, żeby nie było. O, jest, 46,5% dokładnie. Także no tutaj można powiedzieć, że to korci mnie troszeczkę bardziej, ale najbardziej mnie korci ta Gold Edition, która ma 103 proof, czyli 51,5 V, czyli można powiedzieć, że już w takich obszarach mocy beczki. Ale to oczywiście moc beczki nie jest, ona dalej jest lekutko podkastrowana, o tym też już za moment wam opowiem. No dobrze, zobaczmy sobie teraz tego The Original Single Barrel. Ale zanim do niego przejdę, chciałbym pozwolić, aby ten Special Reserve jeszcze wybrzmiał na języku, więc powiem wam o jednej ważnej rzeczy, moi drodzy, o koreczkach do Blantonsa. Ja wczoraj w firmie znalazłem gdzieś tam 2 takie koreczki. Mam tutaj jeszcze 3 koreczki na bourbonach, ale no bardzo szybko tutaj okazało się, że no dobra, ja to wiem nie od dziś, ale no nagle zapragnąłem zestawić całą tę kolekcję, ponieważ jest taka dziwna sytuacja, która nas mężczyzn, gadżeciarzy, kolekcjonerów z natury, no w zasadzie można powiedzieć zmusza do dokonywania dalszych zakupów. Otóż wyobraźcie sobie, że na korkach Blantonsa są różne koniki, to nie jest jeden konik. I każdy z koników z jockeyem, bo Blantons jest związany z wyścigami konnymi w Kentucky, każdy z koników z jockeyem reprezentuje inną literkę, która to wypisana jest przy tylnej nodze konia. Mamy zatem byly, any, ty, ony, sy. Jest 8 koników do zebrania, liter jest 7, ale N występuje w 2 wersjach. Ja akurat te 2 wersje mam. Jedna to jest bez apostrofu, a druga to jest z apostrofem. I te korki reprezentują cały wyścig, ponieważ na B ten jockey na koniu wychodzi do wyścigu, a na ostatniej literce, czyli S, już robi tak zwane fist pumping, czyli ma ten gest zwycięstwa właśnie, także tak to wygląda. No moi drodzy, oczywiście marka doskonale wie, że miłośnicy tej whisky chętnie zbierają te korki, więc są nawet takie ekspozytory, gdzie w centralnym miejscu umieszcza się butelkę, a tutaj przed tą butelką jest takie 8 wyżłobień na wszystkie koniki, więc można sobie zestawić cały wyścig. Jeśli ten temat was jara, jeśli ta koncepcja się wam podoba, koniecznie napiszcie mi w komentarzach o tym, jak bardzo macie teraz ochotę sobie właśnie taką kolekcyjkę zrobić, więc tak to wygląda, moi drodzy. No, koreczki są ładne. Dobra, weźmy się za The Original Single Barrel. Można powiedzieć a bourbon that started it all. W ogóle słowa bourbon i burger są trudne do wymówienia, długo się ich uczyłem. Oczywiście nie jest to intuicyjne, nam się wszystkim wydaje, że jak powiemy I like bourbon i I like burgers, to będzie dobrze, ale ja jako student w 2004 roku, co ciekawe, posiadałem już wtedy certyfikat CPE, czyli Certificate of Proficiency in English. Pracowałem na kasie w knajpie z burgerami i naprawdę długo zajęło mi opanowanie mówienia słowa burger w taki sposób, żeby Amerykanie rozumieli, co do nich mówię. Kiedy mówiłem to w wersji nieco bardziej spolszczonej, miałem problemy z komunikacją. Dużym problemem były też cyfry. Konkretnie trudne są cyfry 3 i 4.
ponieważ kiedy przyjechałem tam do Stanów z moim free, no to Amerykanie myśleli, że to nie jest 3, tylko że coś jest za darmo. Więc musiałem dobrze opanować takie 3 i wtedy rzeczywiście nie ma już problemu ze zrozumieniem. I też był problem z cyfrą 4, bo kiedy mówiłem 4, tak jak mi się wydawało, to wszyscy myśleli, że chodzi o fair, czyli futro. Więc takie mam doświadczenia. Oczywiście zwykle się tak zdarza, że kiedy dotykam angielskiego, ja oczywiście no mówię biegle po angielsku, wykonywałem zresztą z wykształcenia, bo skończyłem też tłumaczenia konferencyjne i wykonywałem zawód tłumacza konferencyjnego, ale zwykle i tak tam dostaję jakieś komentarze od jakiegoś rozpędzonego filologa angielskiego o tym, że coś tam i coś tam. Natomiast te informacje o burgerze i bourbonie oraz o trójce i czwórce, które właśnie wam przekazałem, to informacje pochodzące z życia, z praktyki i z pierwszej ręki. Także tak to już jest, moi drodzy, teoria i praktyka. Obie są ważne, bez dobrej teorii nie ma dobrej praktyki, ale później to praktyka jest weryfikatorem. Tak to już jest. Dobra. Blanton's The Original Single Barrel. Okej, okay. Tu jest trochę bardziej wydatnie. Trochę bardziej słodko, lekko kwiatowo. Na pewno to tylko 6,5%, ale ten alkohol niesie się trochę do góry. Znowu aromat nie jest jakiś wybitnie obfity. Na pewno przyjemny. Jest lepiej. Jest lepiej, jest słodko, jest drzewnie. Ta pieprzność jest pięknie wpisana. Jest takie miłe, spicy. Zostaje na języku dużo słodyczy. Nie jest to taki karmel wanilia. Bardziej bym powiedział drewno czekolada. Przyjemny bourbonik trzyma się tego języka. Można powiedzieć, że jest to dość duży upgrade. Niby 6,5 V i to wszystko, ale jednak przychylam się do tego, że ten The Original Single Barrel jest bourbonem, który tego tutaj Special Reserve pokonuje. Zresztą, moi drodzy, w ogóle jaki rarytas, ile potrwa ten odcinek, jak obfita i rozległa degustacja. No aż 3 wersje Blantonsa, Buffalo Trace na kalibracji i White Dog jako gość główny programu, niedegustowany dzisiaj. No ale dobra, moi drodzy, to żeby tutaj wybrzmiał ten The Original Single Barrel, powiem wam o jeszcze swoją drogą słowo barrel, też nie jest takie proste, ale nieważne. Chciałem jeszcze wam opowiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. To właśnie dla tej rzeczy tutaj tego White Doga przyprowadziłem, moi drodzy. Ten White Dog ma 62,5% alkoholu objętościowo, czyli 62,5 ABV. I no, piliśmy go ostatnio, już tam mówiłem, jak smakuje i tak dalej, ale warto jest powiedzieć, że ten White Dog jest rozcieńczony, trochę rozcieńczony wodą do takiej mocy, czyli 62,5, w jakiej to mocy bourbon, czy może nie bourbon, tylko właśnie White Dog, czyli destylat, jest wlewany do beczek. I jak pewnie wielu z was wie, w Szkocji jest tak, że kiedy whisky jest wlana do beczek, to leżakuje w tych beczkach i traci zawartość alkoholu. Natomiast w przypadku znacznej zmiany parametrów leżakowania, która to zmiana ma miejsce między innymi w magazynie H, gdzie ta temperatura rośnie bardzo wysoko, okazuje się, że bourbonczyk może nie tak jak szkocki malcik tracić alkohol, ale może go zyskiwać, ponieważ łatwiej odparowuje wodę, a alkohol zostaje. I tak, nie mam akurat tej edycji, ale można znaleźć także taką wersję Blantonsa, która nazywa się Straight from the Barrel. I to jest taka wersja, którą można by określić jako barrel proof, czyli zawartość alkoholu jest taka, jaka była w beczce. No oczywiście każda beczka ma inną zawartość alkoholu, więc one się tam trochę różnią, ale są to zawartości alkoholu, które regularnie przekraczają 63%, co oznacza, że tego alkoholu po leżakowaniu, a Blanton's to bourbon, który leżakowany jest między 6 a 8 lat, taka nieoficjalna informacja krąży, no to po tych 6-8 latach tego alkoholu jest na przykład o 1% lub o niecały procent więcej niż było podczas zalania beczki. Także jak widzicie, jest to też taka no, sytuacja dość interesująca i na pewno nietypowa. Warto o niej wiedzieć, bo intuicyjnie, znowu, teoria, praktyka. W teorii, ja sam gdybym o tym nie wiedział, powiedziałbym nie, no stary, nie jest tak, po prostu kiedy beczka leży, drewno jest porowate, przepuszcza powietrze, umożliwia parowanie, paruje alkohol z wodą. Natomiast okazuje się, że przy zmianie parametrów, konkretnie zmianie temperatury i wilgotności, nagle mogą dziać się różne rzeczy. Także jak widzicie, całkiem ciekawa historia. No ale dobrze, zobaczmy sobie już na sam koniec tego Blantonsa Gold Edition.
Ciekaw jestem, jak on będzie smakował, bo on już powyżej 50%, także myślę, że no, w takiej mocy zbliżonej do mocy beczki może być czymś całkiem interesującym. Dobra. Wyraźnie inny alkohol. Znacznie więcej wanilii. Profil bardzo słodki. Ja oczywiście w dość szybkim tempie piłem 3 bourbony, ale muszę wam powiedzieć, że tutaj on wręcz pachnie nie jak bourbon, on pachnie jak jakiś taki słodki, kaskowy, space-side'owy molcik, nawet tak bym powiedział. Alkohol oczywiście niesie go do góry, troszeczkę drażni śluzówkę. Łyczka. Można powiedzieć, moc jest z nami, jest mocniejszy, ekstraktywny, ale mocniejszy w rozumieniu bardziej intensywny w smaku. Alkohol, choć 11,5% więcej niż w tym pierwszym Special Reserve, w ogóle nie stoi w drodze. Pięknie wpisuje się w smak tego alkoholu, który lula mnie tutaj bourbonowością, drzewnością, odrobinką lakierowości i bardzo smaczną, słodką czekoladką. Moi drodzy. Ciekawe i miłe doświadczenie. Jestem zwolennikiem Bourbona Blantons. Wiadomo, że ten świat whiskomaniaków jest podzielony mocno. Niektórzy lubią tylko malty, inni lubią wszystko. Ja jestem z tych, którzy raczej lubią wszystko i potrafią dostrzec urok w różnych obszarach świata whisky. Jednocześnie również mam taką opinię, że bourbony nie mają startu do zaawansowanych maltów. Problem z tym, że takiego naprawdę dobrego malta wcale nie jest tak łatwo i wcale nie tak tanio kupić, podczas gdy wiele bourbonów nawet w tych wersjach mainstreamowych trzyma poziom, taki poziom daily dramowy. Także tutaj na pewno Blantons ten poziom spełnia i jestem bardzo zadowolony, że mogłem się z nim dziś o poranku przed 12 spotkać. Moi drodzy, no to co? Spełniłem oczekiwania stałych widzów? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ten odcinek był taki jak kiedyś, że był przegadany, był długi. Oczywiście trochę stracę na tym w wyświetleniach na pewno, ale to nie tylko o wyświetlenia chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli jakiś pozytyw. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy mieli przyjemność z tych spotkań, które odbywają się oczywiście przez barierę monitora, szczególnie w COVID-zie, kiedy nie odbywają się milertury, kiedy nie ma objazdówek, nie ma degustacji, ale mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć się znowu. Mam też nadzieję, trzymajcie za to kciuki, że uda mi się do tej Szkocji dotrzeć i że uda mi się tam zrealizować ciekawe materiały, które dla was również będą kolejnymi odsłonami pozwalającymi zagłębić się w świat whisky jeszcze bardziej i jeszcze dalej i jeszcze mocniej. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Jest mi niezmiernie miło, że coraz więcej osób interesuje się światem whisky, stylem życia współczesnego faceta. Realizuję też odcinki niewhiskowe. Ostatnio były formaty cygar, co jeszcze było takiego niewhiskowego? O, był odcinek o najbardziej skutecznych węzłach, o wiązaniu butów, był odcinek o męskim rejsie po Bałtyku. To nie tym z zeszłego tygodnia, tylko... O, jakie domino. To nie tym z zeszłego tygodnia, tylko tym jeszcze sprzed kilku tygodni, gdzie z dwoma innymi dzikami, moimi przyjaciółmi, płynęliśmy z Trzebieży przez Świnoujście do Dziwnowa i z powrotem. Także też zachęcam was do tego, żeby obejrzeć ten odcinek. Myślę, że takie męskie klimaty morskie również mogą się wam spodobać. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Przypominam o subskrypcjach, których dokonać możecie pod wideo razem z dzwoneczkiem. Znajdźcie mnie na Insta, znajdźcie mnie na Fejsie. Koniecznie na Fejsie znajdźcie grupę Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują o stylu życia współczesnego mężczyzny, nie zawężając się tylko do alkoholi, ale poruszając także obszary związane z ubraniami, z gastronomią, z podróżami, ze sportem, z kawą, z herbatą też. No, najrozmaitsze tematy, także zapraszam was do tej grupy. Jest nas tam już 13 tysięcy, także naprawdę sporo. I żegnam się pięknie i klasycznie, dziękując serdecznie za waszą uwagę. WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!